zmianie ustawy Kodeks Wyborczy w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną. Witam Państwa z Wrocławia. Mówi Beata Andrejas. Jest 15 maja 2015 roku. Szczęść Boże. Kontynuujemy. 135 za, 286 przeciw, 1 wstrzymało się, 148. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy. Relacje z sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej, na której czele stoją infamisi. Widzimy właśnie męża swojej żony Applebaum, Żydówki z Ameryki, osobę o nazwisku Sikorski, która zasiada na fotelu marszałka Sejmu III RP. Tymczasem wydarzyły się podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane zostało zgłoszonych 14 poprawek. Powyborcze tragedie. W dniu 13 maja nie żyje ojciec Pawła Kukiza. Rekomenduje odrzucenie poprawki 1, 5, 6, 7, 8 i 10. Pozostałe komisja rekomenduje przyjąć. Jednocześnie komisja rekomenduje łączne głosowanie poprawki 1, 5 i 7. W resortach siłowych nie widzimy zmiany poprawki 9, 12 i 13. Dziękuję. Natomiast dziękuję pani poseł, głosujemy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu. Dziwi. Druk 3040. Komisja przedstawia również poprawki. I warto zapamiętać, że poprawki 1 do 12 zostały zgłoszone do artykułu 1 zawierającego zmiany. Ten żydowski pocałunek między Jaruzelskim i Gorbaczowem, który mieszka w Kalifornii, musiał opuścić, jest banitą, musiał opuścić Rosję. I w Rosji jest persona non grata, noblista Gorbaczow. A proszę zauważyć, jak pochowano Jaruzelskiego na powązkach wojskowych w 2014 roku w III RP. Kiszczak także jest do dziś zupełnie bezkarny. A przypominam, że w resortach siłowych właśnie Kiszczak został wicepremierem pierwszego niby w wolnej Polsce rządu, którego premierem był Żyd Icek Mazowiecki. Następnym prezydentem po Jaruzelskim, który w III RP przez Zgromadzenie Narodowe, czyli obie Izby Sejmu i Senatu, jednym głosem został wybrany na prezydenta III RP. Następnym prezydentem był właśnie Żyd Wałęsa. Dlaczego Kiszczak do dziś nie został osądzony i nawet nie zdegradowany do, bo nosi, jest tytułowany tytułem generalskim? Głosowało 426 za, 280. Warto pamiętać także, ilu generałów Wojska Polskiego zginęło po transformacji, czy przed, krótko i po. A żeby wtłoczyć Polskę do NATO, już 15 lat ponad jest Polska w NATO i prowadzi wojny. Nawet Polacy nie wiedzą, w jakich krajach, podobno w Czadzie, właśnie w Syrii. W 9 poprawce wnioskodawcy proponują skreślić dodawane artykuł 9a. Z tą poprawką łączą się 12 i 13. Kim są ci ludzie? Kim są ci Żydzi, którzy siedzą na Wiejskiej od 26 lat i głosują
Przypominam, że infamią od 18 kwietnia 2015 roku jest objęty Bronisław Komorowski, jak również wszyscy posłowie i senatorowie, którzy głosowali za konwencją przemocową gender. Ostrzegamy wszystkie osoby, które wchodzą w kręgi tych infamisów, że klątwa świecka, czyli infamia. W 12 poprawce do artykułu 26 wnioskodawcy proponują między innymi wprowadzić. Między innymi powoduje, że takim osobom nie podajemy ręki. Są wykluczeni także z prawa czynnego oraz biernego wyborczego. Prosimy o przekazywanie tej informacji, że na liście infamisów od 18 kwietnia 2015 roku znajduje się zarówno Bronisław Komorowski, który ratyfikował konwencję przemocową gender, a także wszyscy posłowie i senatorowie, lista ich jest długa, którzy głosowali za tą konwencją przemocową. Tak wyglądają głosowania. Tak oni sobie, ci Żydzi, to ustawili. Głosowało 432, za 283, przeciw 148, wstrzymał się 1. Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Jest to profanacja Sejmu. I posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o brak słów oraz ustawy. Przekazujemy informacje i za tym pośrednictwem wici na Sejm Walny, który odbędzie się 22 maja 2015 roku. Trzebnicy w restauracji Kasztelańska, mówi marszałek Sejmu Walnego Wojciech Edward Leszczyński. Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy 14 maja 2015 roku wspomnienie świętego Macieja Apostoła Męczennika. Chciałem Państwu przeczytać uniwersał na wici zwołujących szlachetnych Polaków do Trzebnicy na 4. sesję Sejmu Walnego Lekcyjnego na dzień 22 maja 2015 roku. Wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan, majętność, na którym leży na sercu dobro ojczyzny i dobro konkretnych ziem, na których mieszkają lub skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do korony polskiej, mocą prawa zwyczajowego na jesień Rzeczypospolitej oraz mocą królewskiego rodu Leszczyńskich rozsyłamy niniejszym uniwersalnym wici wzywające Was na wszystkich szlachetnych Polaków na jednodniową, czwartą nadzwyczajną sesję Sejmu Walnego w Konfederacji Generalnej Niepołomickiej Jana Domini 2014. Miejsce zjazdu Trzebnica koło Wrocławia. Początek Sejmu Walnego 22 maj 2015 roku poprzedzonym mszą świętą z aktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy o godzinie 7.15. Warunkiem, a raczej życzeniem nas tym jest, by na Sejmie Walnym skonfederowanym przez nas zwołanym uczestniczyli najszlachetniejsi Polacy. Na sesji chcemy poruszyć i omówić następujące problemy. Czy nadal ważna jest konstytucja kwietniowa z 1935 roku? Tutaj wzywam przy okazji konstytuantę, czyli pana Kazimierza Styrnę, żeby tym razem przyjechał do Trzebnicy. Czy możemy obrać prezydenta w ramach konstytucji kwietniowej 1935 roku, czyli my jako Sejm Walny, czy mamy taką możliwość, prawda? Bo musimy się ratować. Sejm bolszewicki zorganizował tak wybory, że wyskakuje z kapelusza albo Parkinson, albo Alzheimer, albo pan Komorowski, albo pan Duda. No, nie do przyjęcia. Musimy nad tym się poważnie zastanowić w tej chwili. Ocena wyborów prezydenckich, partyjnych prezydenckich z 10 maja 2005 roku. Niech Sejm Walny się zajmie się, omówi ten problem tych wyborów prezydenckich. Czy były prawdziwe, czy fałszywe. Oczywiście my ich nie uznaliśmy w Konstantynowie Łódzkim jako takich generalnie, no ale trzeba się jeszcze odnieść do tego, co się wydarzyło.
rekomendacja dotycząca wyborów partyjnych prezydenckich dnia 24 maja 2015 roku, no bo wszyscy oczekują, że jak jest Sejm walny, to się zbierze i coś zarekomenduje. Nie tak jak ten Sejm na Wiejskiej, który w ogóle ma to gdzieś, prawda? Polacy ich sobie wybierają, oni są tutaj nie od tego, no. Nie powinno tak być. Sejm powinien się wypowiedzieć w tej sprawie i Senat, a nie wypowiada się. Pan Sikorski w ogóle w tej sprawie nie zwołuje ani Sejmu, ani Senatu, ani Zgromadzenia Narodowego, nic nie rekomendują, nic nie wypowiadają się. Jak chcemy wybierać w przyszłości prezydenta? Jak chcemy wybierać w przyszłości posłów i senatorów? Stosunek Sejmu Walnego do inicjatywy prezydenta Władysława Komorowskiego w sprawie referendum dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli tych słynnych JOW-ów, finansowanie partii politycznych z budżetu i ordynacja podatkowej. Musimy jako Sejm Walny się do tego odnieść. Czy inicjatywa referendalna prezydenta Komorowskiego jest zgodna z konstytucją i dobrymi praktykami rządzenia? Ja tylko taką dygresję tu powiem jako marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Polskiej, jako Wojciech Edward Leszczyński, że no, zasadą jest taką, że jak zarząd kończy swoją kadencję i chce uzyskać absolutorium, bo mniej więcej to jest ta formuła, prawda, że zarząd Komorowskiego się kończy i chce uzyskać absolutorium od rządu, no bo te wybory to właściwie to jest ta formuła, prawda, uzyskania absolutorium, skwitowanie. Ja to nawet mówiłem, że najpierw tak powinno być, a potem jak nie ma, dopiero są wybory. No to w tej formule prezydent ogranicza się do tzw. zwykłego zarządu, tak mówi praktyki dobre. Zwykłego zarządu, znaczy nie podejmuje właśnie takich decyzji jak referenda i tak dalej, wyprzedanie majątku. No widać, że pan Komorowski nie ma doświadczenia w rządzeniu, nawet ma małą firemką, prawda, bo wtedy zachowałby się jako zwykły zarząd, a próbuje być nadzwyczajny zarząd. Przez całą kadencję nie robił nic, w sensie referendum, a nagle wyskoczył jak królik kaprysza wtedy, kiedy nie powinien tego robić, bo tak mówi dobra praktyka rządzenia. No jest to niedopuszczalne, ale zobaczymy, jak Sejm Walny się do tego ustosunkuje. Czy inicjatywa, to już czytałem, czy powołujemy uchwałą Sancytem, uchwałą Sancytem jako równoważny, bo Konfederacje to uchwały nazywały się Sancyty, Komisję Obrony z Regimentarzem na czele, Komisję Rady Stanu z Radą Stanu na czele, Zapraszamy na Sejm Walny TV i Królewska TV. Odpowiadaliby za kardynalne interesy na jesień Rzeczpospolitej. Szczęść Boże.